Powoli wszystkich Państwa witamy, nauczyciele, nauczycielki, uczniowie, uczennice na dzisiejszym webinarium. Myślę, że damy sobie jeszcze takie pół minutki na to, żeby każdy powoli dołączył do spotkania. Na razie widzę, że nowe osoby się pojawiają i dołączają do naszego wydarzenia. Dzisiaj jesteśmy online właśnie w takiej formie webinaru, więc każdy może dołączyć na czacie i odezwać się, powiedzieć coś od siebie. Może uczniowie, uczennice, jeżeli macie dostęp teraz do komputera lub nauczyciele, nauczycielki, to możecie powiedzieć, skąd do nas dzisiaj dołączyliście. O, widzę właśnie, Prabuty, że rozpoczęło konwersację na czacie. Jesteśmy też na Facebooku, więc jeżeli ktoś z Was chciałby się przywitać tam, to też zapraszam do tego. Dzisiejsze spotkanie potrwa około 45 minut. Na koniec może takie właśnie 5 minutek na odpowiedzi, na pytania, które się mogą pojawiać na czacie. Więc tak na razie powoli sobie zaczynamy. Widzę już dużo przywitań, więc cieszę się, że macie też dostęp do czatu i możecie na nim się swobodnie wypowiadać. O nie, słyszę, że pani Iza nie słyszy. Czy u kogoś jeszcze pojawiają się problemy, że nie słychać? Proszę może podgłośnić jeszcze raz głośniki. W razie czego można spróbować się jeszcze raz wyłączyć i włączyć do webinaru albo ewentualnie jeszcze zobaczyć, czy na Facebooku nie ma lepszego głosu. Słychać, widać, dobra, więc cieszę się, że jednak u niektórych słychać. Dobrze, to ja widzę, że już nas trochę jest i też kilka osób słyszy, więc może powoli zaczynamy. Jeżeli nowe osoby będą dołączały, to oczywiście myślę, że na spokojnie można zacząć kilka minut później. Dzisiaj widzimy się na webinarze Krytyczne myślenie w ochronie środowiska. Jest to drugie spotkanie w ramach serii, takiej pięciospotkaniowej serii Młodzież stawia na środowisko, finansowanej przez Miasto Stołeczne Warszawa. Widzimy się w takiej przestrzeni online'owej z uczniami i uczennicami. Mam nadzieję, że jest Was sporo teraz przed ekranami, czy to w czasie lekcji, czy w ramach jakichś innych spotkań, które dla Was zorganizowali nauczyciele, nauczycielki. Dlatego witam też nauczycieli i nauczycielki, witam młodzież. Jeszcze raz podkreślam, że zachęcam Was do korzystania z czatu. Możecie tam się dzielić jakimiś swoimi refleksjami, pytaniami, może komentarzami i korzystajcie z tej opcji. Będzie też w międzyczasie taki quiz do wypełnienia online, więc w razie czego bądźcie przygotowani, żeby mieć dostęp do komputera i tak, żebyście mogli też skorzystać z tego interaktywnego ćwiczenia. Dzisiejsze spotkanie organizowane jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Nie wiem, jak młodzi ludzie dużo o nas wiedzą, ale już od ponad 25 lat jesteśmy właśnie w Waszych szkołach. Staramy się, żeby Wasze zajęcia, Wasze życie szkolne było jeszcze lepsze, ciekawsze, żeby ta edukacja była dla Was jak najprzyjemniejsza i też najbardziej praktyczna, użyteczna, rozwijająca. Dzisiejsze spotkanie, można powiedzieć, współprowadzę ja nazywam się Justyna Zamojda i w Centrum Edukacji Obywatelskiej koordynuję projekty z edukacji ekologicznej i globalnej. Również koordynuję tę serię spotkań i będę przygotowywała dla Was kolejne spotkania. Jednak taką naszą główną prowadzącą jest dzisiaj Nikola Cichocka, którą właśnie widzicie machającą i zaraz Nikola więcej powie o sobie i w ogóle o naszym temacie przewodnim, czyli o krytycznym myśleniu w ochronie środowiska. Dziękuję tam od Justyny Wesołych Świąt, to już się przygotowujemy powoli do świąt. Aha, nie widzicie, to zobaczycie Nikolę, jak będzie mówiła, więc może to stąd wynika. Ja tylko jeszcze dopowiem w takich dwóch słowach, że dzisiaj widzimy się na drugim spotkaniu w ramach serii Młodzież stawia na środowisko i drodzy uczniowie, drogie uczennice, to jest taka seria spotkań, przez którą chcielibyśmy wzmocnić Was w tym,
żebyście chcieli zmieniać taką rzeczywistość wokół siebie na bardziej przyjaznym środowisku, na taką, w której przyroda ma swoje miejsce i w której wy też z przyrodą się dobrze dogadujecie. Poprzednie spotkanie dotyczyło takiego środowiska przyrodniczego globalnie. Dzisiaj pomyślimy o tym, jak krytyczne myślenie wspiera was w ochronie przyrody i takim działaniu na rzecz środowiska, a w kolejnych spotkaniach mamy zaplanowane dla was jeszcze inne atrakcje i wszystko to ma na celu właśnie wzmocnić was w tym, żebyście chcieli, mogli i wiedzieli, jak działać na rzecz przyrody. Także ja tak pokrótce przedstawiam wam, co się zadziało, co się będzie działo, ale teraz oddaję głos już naszej głównej prowadzącej Nicoli i ona zaraz wam powie właśnie, o co chodzi w tym krytycznym myśleniu i dlaczego one jest takie ważne w działaniach na rzecz środowiska. A ja się przenoszę na czat, więc w razie czego będę na czacie. Dziękuję. Cześć wam wszystkim. Ja się nazywam Nicola Cichocka i poprowadzę dzisiejszy webinar. Kilka słów o mnie. Jestem nauczycielką w dwujęzycznej szkole podstawowej Gaudeamus i doktorantką fizyki, której zdarza się także nauczać matematyki oraz chemii. Natomiast moja kariera pedagogiczna jest głównie skoncentrowana na fizyce. W tym roku założyłam własną firmę, gdzie prowadzę warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, kultywując krytyczne myślenie w naukach przyrodniczych. Czasami na moich zajęciach uczniowie i uczennice tworzą memy, a czasami to ja jestem memem. Prywatnie mam dwie agamy brodate o dumnych imionach Dumbo i Bambi. Jeżeli będziecie mieli do mnie jakieś pytania po webinarze, na dole pozostawiam swojego maila. Dzisiaj pogadamy trochę na temat krytycznego myślenia w ochronie środowiska. Przede wszystkim dowiecie się, czym jest krytyczne myślenie, poznacie przykłady krytycznego myślenia oraz dowiecie się, czym jest greenwashing. Zachęcam do zadawania pytań na bieżąco na czacie. Więc zacznijmy. Przede wszystkim, o co chodzi z tym całym krytycznym myśleniem? Żyjemy w takich czasach, że zewsząd docierają do nas przeróżne informacje. Mamy te informacje wszędzie, z internetu, telewizji, radia, mediów społecznościowych, a nawet reklam. Niektóre wydane książki mają w sobie setki informacji, które wydają się racjonalne, a tak naprawdę jest w nich napisany stek bzdur. Czasami też okładki książek, które mamy, niosą ze sobą nieprawdziwe informacje, a same informacje zawarte w tych książkach są racjonalne. Gdyby nie krytyczne myślenie, łykalibyśmy wszystko jak młode pelikany. Przykładem pewnej bzdury jest to, że w Turcji próbowano obronić doktorat dowodzący, że Ziemia jest płaska. Często zbyt dużo informacji powoduje dezinformację, czemu krytyczne myślenie ma oczywiście zapobiec. Receptą na tak dużą ilość informacji docierających do nas jest właśnie oczywiście ten typ myślenia. Takim przykładem, kiedy to ja pierwszy raz świadomie zastosowałam krytyczne myślenie, jest produkcja tlenu przez drzewa liściaste i iglaste. Miałam wtedy mniej więcej tyle lat, co wy. Był to przełom podstawówki i liceum. Moi rodzice słuchali i oglądali mnóstwo programów politycznych. W jednym z takich programów, kiedy zaczynała się wycinka drzew w Puszczy Białowieskiej, jeden z polityków stwierdził, że drzewa iglaste przecież pochłaniają tyle samo dwutlenku węgla, co drzewa liściaste. Oczywistym faktem jest, że w drzewach iglastych również zachodzi fotosynteza, w związku z tym również wytwarzany jest tlen. Co więcej, zachodzi w nich cały rok, ponieważ niektóre drzewa iglaste nie gubią igieł. Natomiast w przeliczeniu nawet na cały rok drzewa iglaste produkują o wiele mniej tlenu niż drzewa liściaste. Analizując ten temat, wtedy też pierwszy raz odkryłam, czym jest Google Scholar. Google Scholar jest to taka wyszukiwarka zawierająca publikacje z różnych dziedzin nauki. Nikt mnie o tym nie uczył oczywiście w szkole. Tam też wyszukałam dane dotyczące lasów iglastych, liściastych oraz mieszanych.
Co więcej, te publikacje są recenzowane i publikowane w różnych czasopismach naukowych. Na prezentacji zostawiam Wam link do Google Scholar. Część z tych artykułów jest napisana w języku angielskim. Jeżeli nie radzicie sobie z językiem angielskim, macie z tym problem, zostawiam Wam również link do dobrego tłumacza. Więc w sumie, jaka jest definicja tego krytycznego myślenia? Krytyczne myślenie to pewna umiejętność, której możemy się nauczyć, którą możemy nabyć. W tym typie myślenia myśli się w sposób racjonalny, uporządkowany, w sposób nastawiony na cel, tak aby zrozumieć związek między faktami lub koncepcjami. Na slajdzie macie definicję krytycznego myślenia. Krytyczne myślenie jest to jedna z kompetencji przyszłości, umiejętność myślenia w sposób racjonalny, tak aby zrozumieć związek między faktami, poddając je analizie. Uważa się, że krytyczne myślenie jest to jedna z kompetencji przyszłości, czyli taka kompetencja, którą w momencie, kiedy wy będziecie wchodzić na rynek pracy, będzie najbardziej pożądana u pracodawców. Na slajdzie macie pewną referencję do artykułu z 1964 roku, która ma 141 cytowań w różnych innych artykułach o tym właśnie, co to jest krytyczne myślenie. Polecam Wam ten artykuł do przeczytania. Możecie go poddać analizie, zgodzić się z tym bądź nie. Ale co ciekawe, ten artykuł powstał ponad 50 lat temu. Będąc w szkole, zdobywacie jakąś wiedzę. Robicie to oczywiście w różny sposób. To, co robicie, to zdobywacie wiedzę, natomiast z przedmiotów, które lubicie, jesteście nastawieni na rozumowanie danego zagadnienia, zastosowanie go w szczególnym przypadku, analizę tego przypadku, stworzenie czegoś, z czego otrzymujecie ocenę. Ja bardzo przepraszam, że mówię tak, że wy to robicie. Mówię to natomiast na swoim przypadku, jako nauczycielka i jeszcze jako uczeń. To, co powiedziałam, to tak zwana taksonomia Bluma, opisana, o ile dobrze pamiętam, przez takiego typka, który się nazywał Benjamin Bloom, który sam o swoim dziele mówił, że jest to najrzadziej czytana, a najlepiej cytowana książka ever. W przypadku krytycznego myślenia dotyczącego danego tematu jest podobnie. Analizując jakiś fakt, przypominam sobie wiedzę zdobytą w szkole, udowadniam, że nie tylko wiem, ale także rozumiem, gdzie stosuję zdobyte umiejętności, analizuję, zbieram wyniki, przedstawiam je sobie na samym początku, a następnie przedstawiam go reszcie. Jak zatem dążyć do tego krytycznego myślenia w przypadku usłyszanej jakiejś informacji? Pierwsze co, to definiujemy jakieś pytanie, które nas interesuje. W przypadku, kiedy ja analizowałam produkcję tlenu, w przypadku drzew liściastych, iglastych, było to, czy to jest prawda. Następnie szukam jak największej ilości danych, sprawdzam, czy mam wszystkie dane. Po sprawdzeniu, czy mam wszystkie dane, sprawdzam obiektywność tych danych, czyli poddaję je ocenie. Sprawdzam, czy nie ma tam żadnych przekłamań, czy na przykład na temat krytyki wobec klimatycznego ocieplenia nie wypowiada się Boxdel czy inny Wojtek Gola, zapisuję wynik, analizuję go, zaprezentuję go następnie sama sobie i przedstawiam wynik reszcie osób. Jeżeli chodzi o pytania, to sam Einstein uważał, że nie ma głupich pytań, natomiast są głupi ludzie. Na to stwierdzenie
jeżeli chodzi o krytyczne myślenie, należałoby uważać, ponieważ nie każda osoba musi się z nami zgadzać i nie każda osoba musi się we wszystkim specjalizować. Mi bliżej do stwierdzenia stosowanego przez Marię Skłodowską-Curie, która uważała, że są uczeni sadyści, którzy chętniej wyszukują błędy, niż stwierdzają prawdę. Musicie oczywiście pamiętać, że nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. Aby stosować się do krytycznego myślenia, musicie również pamiętać o zasadach dobrej komunikacji. W dobrej komunikacji zadbajcie proszę o dobre warunki rozmowy, zarówno dla siebie, jak i dla osoby, z którą rozmawiacie, której przedstawiacie treści. Musicie czuć się komfortowo, jak i zarówno ta osoba musi się czuć komfortowo. Twórzcie zrozumiałe komunikaty oparte na faktach oraz aktywnie słuchajcie rozmówcy, który nie zawsze musi się z wami zgadzać. No i najważniejszy punkt, to uważajcie na emocje oraz nie oceniajcie rozmówcy. Wszyscy jesteśmy różni, natomiast mamy też różne oczywiście potrzeby. Wracając do tematu krytycznego myślenia w ochronie środowiska, bo trochę się rozgadałam na temat innych różnych tematów, podam wam pewien przykład. Przykład bardzo życiowy, przykład, z którym się spotkałam. Pewna szkoła ma na korytarzu baniaki z wodą. W szkołach często takie baniaki z wodą teraz występują. Przy baniakach są kubeczki papierowe lub plastikowe. Pewni uczniowie i uczennice stwierdzają, że oszczędniej oraz lepiej dla środowiska będzie zakupić każdemu uczniowi i uczennicy butelkę do wody, żeby nie marnowały się kubeczki. Idą z tym pomysłem do dyrekcji. Dyrekcja oczywiście się zgadza, przy czym stosując zasady zachowania energii, mówi, że okej, spoko, możecie to zrobić, przy czym zróbcie to sami. Uczniowie i uczennice tworzą przetarg. Przetarg natomiast wygrywa najtańsza firma, która produkuje butelki, ale ze styropianu, czyli jakby nie patrzeć z plastiku. No i niby fajnie, git, wszystko okej. Natomiast sam styropian, nie wiem czy wiecie, bardzo rzadko nadaje się do pełnego recyklingu. Niby uczniowie i uczennice chcieli dobrze, natomiast no coś nie pykło. Drugim takim przykładem, z którym się spotkałam, jest sadzenie drzew i roślin. Pewna grupa uczniów i uczennic chce zasadzić rośliny. Bardzo fajna inicjatywa, naprawdę, naprawdę super. Przy czym kupuje jakiekolwiek rośliny z pieniędzy przykładowo grantowych, nie zwracając uwagi na obecną bioróżnorodność i miejsce ewentualnego zasadzenia. Dlatego przy swoich projektach młodzieżowych myślcie analitycznie, myślcie krytycznie, zadbajcie o dobrą komunikację, zadawajcie pytania i rozwiązujcie mądrze problemy. Przy samym pisaniu grantu zdefiniujcie odpowiednie pytanie, zbierzcie dane, oceńcie te dane, sprawdźcie ich obiektywność i oczywiście piszcie, 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 piszcie. Może być tak, to mi się też kilkukrotnie zdarzyło, kiedy pisałam granty naukowe, że nie tylko wy wpadniecie na ten sam pomysł. Natomiast w tym przypadku wygra na pewno projekt młodzieżowy, który będzie miał lepszą analizę, czyli lepiej zebrane dane, lepiej sformułowane dane. Dlatego tak jak mówiłam wcześniej, piszcie, piszcie, piszcie i praktykujcie krytyczne myślenie. Ja tutaj dla was przygotowałam pewien projekt młodzieżowy, a mianowicie kampanię dotyczącą zużycia prądu. A co za tym idzie? Produkcji dwutlenku węgla. Co zrobiłam?
W Warszawie, w samej Warszawie jest 447 szkół, takich jak wasze. Są to licea oraz podstawówki. Z obiektywnych danych, które znalazłam, wynika, że z pół kilograma węgla, co macie tutaj napisane, otrzymuje się około 1 kilowatogodziny energii. Jednostka energii elektrycznej jest to kilowatogodzina i jest to, co znajdziecie na każdym możliwym rachunku za prąd. Za to, co płacicie, wasi rodzice płacą, to są kilowatogodziny energii. A co za tym idzie? W wyniku spalania, również z danych, które znalazłam, powstaje 3,6 kg dwutlenku węgla. U mnie w szkole, w jednej klasie, znajduje się 27 żarówek. Są to żarówki takie, które przedstawiłam Wam na slajdzie. Żarówki 18-watowe. Licząc zużycie prądu w ciągu jednej godziny, biorę tak, 27 żarówek razy 18 wat razy 447 szkół, które są w Warszawie, wychodzi mi zużycie na poziomie 217 tysięcy, co daje nam 217 kWh. Co jest równoznaczne z tym po wymnożeniu, że zgodnie z naszymi wcześniejszymi wyliczeniami, w ciągu jednej godziny do atmosfery dostaje się 781,2 kg CO2 w ciągu godziny. Jeżeli wszystkie te szkoły nie wyłączą w ciągu jednej godziny w jednej sali żarówek. Następnie, jeżeli w ciągu chociaż jednej 10-minutowej przerwy w jednej klasie, w każdej ze szkół warszawskich, nie zostanie zgaszone światło, to do atmosfery dostanie się około 130 kg dwutlenku węgla. Porównując dane, to jest tyle, co potrzebuje do fotosyntezy 21 drzew rocznie. Dosyć duża ilość. Dla kolejnego porównania, dorosła osoba produkuje 41 gram na godzinę dwutlenku węgla poprzez wydychanie. Natomiast nowy Mercedes LS klasy 450 produkuje 15 deko dwutlenku węgla na kilometr. Czy to mało, czy dużo, to zostawiam dla Was do rozstrzygnięcia. Mi się wydaje, że dużo, biorąc pod uwagę, że zwykle zużywamy niepotrzebnie więcej energii elektrycznej, na przykład zostawiając konsolę, ja mam akurat Xboxa, zostawiając konsolę włączoną, czy komputer, czy projektor w stanie wstrzymania. To, co tutaj zrobiłam, to jest typowy przykład krytycznego myślenia i łączenia faktów ze sobą. Takim przykładem, który chciałabym Wam zaproponować, który możecie wykorzystać w swoich działaniach, to kampania informacyjna dotycząca redukcji dwutlenku węgla poprzez segregację śmieci. Według obowiązującej ustawy, link do tej ustawy macie tutaj podany na slajdzie, każda instytucja publiczna oraz dom powinien segregować śmieci. Sprawdzając, ile energii jest marnowane oraz ile dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych dostaje się do atmosfery poprzez zaniechanie segregacji śmieci, poćwiczycie krytyczne i analityczne myślenie. W mojej szkole przykładowo w ciągu tygodnia edukacji globalnej zrobiliśmy kampanię informacyjną dotyczącą zużywania butelek PET, czyli takich zwykłych butelek po wodzie, tak? Ich recyklingu oraz tego, ile produkuje się dwutlenku węgla wskutek przetwarzania. Tak jak mówiłam, zostawiam Wam link do lektury. Słuchajcie, to, co ja bym chciała teraz z Wami zrobić, to chciałabym zaprosić Was serdecznie do zmierzenia się z pewnym quizem. To, co chciałabym, żebyście zrobili, to zwyczajnie odpowiedzieli na pytania. Te pytania nie będą oceniane, to jest dla Was.
Następnie te pytania poddamy analizie. Już udostępniam quiz. Dobra, mam nadzieję, że widzicie. To, co musicie zrobić, to, co powinniście zrobić, chcąc wziąć udział w quizie, to wpisać joinmyquiz.com i wpisać numer. Justyna, może w międzyczasie jakieś pytania się pojawiły? Na razie bez pytań. Staram się jakiś wrzucić link, żeby było łatwiej, ale na razie mi to jakoś nie przekierowuje mnie. Chyba można wejść w ten link, który teraz wrzuciłam na czat. Można też w razie czego dać znać, czy to działa i czy udało Wam się wejść na tą stronę. Ja widzę, że ktoś się tutaj zalogował. Mamy kilku uczestników. Poczekamy chwilę. Dobrze, to poczekajmy chwileczkę. Dawajcie, dawajcie śmiało. Będzie śmiesznie. Dobra, czekam jeszcze minutę i rozpoczynamy quiz. Już wydaje mi się, że większość osób, które teraz jest na spotkaniu, dołączyła. Takie 90% to już spokojnie, albo i więcej. Okej, okay, drogie osoby, pamiętajcie o tym, żeby zaznaczać tak, jak czujecie. Okej? Okay? Nie jest to poddawane ocenie, to jest dla Was. No to jazda, rozpoczynamy. No, jedziecie równo. Poprawność 65%, bardzo dobrze. A tylko dodam jeszcze, że na samym końcu jest film. Obejrzyjcie go. Tam jest czas wydłużony do odpowiedzi, ale obejrzyjcie go koniecznie. Widzicie jak burza.
Poprawność was wszystkich to 60%. Dawajcie, dawajcie. Dobra, ostatnie 30 sekund. Dobra, myślę, że możemy zakończyć w takim razie. Wygrał użytkownik o niku J. Więc, a jeszcze ktoś tutaj ciśnie, widzę, ciśnie, okej. Okay. Dobra, słuchajcie, to co chciałabym, żebyśmy teraz zrobili, to żebyśmy przeszli razem przez te wszystkie informacje i trochę może zbadali bez żadnej oceny to, co zaznaczyliście. Pierwsze pytanie było takie. PKB, czyli produkt krajowy brutto i dwutlenek węgla to papuszki nierozłączki. Podam wam kilka faktów. Pierwszy fakt jest taki, że Szwajcaria ma około 800 miliarda dolarów na poziomie PKB, natomiast Polska ma 670 miliarda. Jeżeli chodzi natomiast o zużycie, o powstawanie dwutlenku węgla, to Szwajcaria produkuje o połowę mniej dwutlenku węgla niż Polska. W związku z tym to pytanie jest nieprawdziwe. W sensie odpowiedź na to pytanie to nie. Kolejne pytanie jest takie. W Polsce więcej drzew się sadzi niż wycina. To jest akurat prawda. Tak powiedział rzecznik Ministerstwa Środowiska Paweł Mucha. W Polsce wycina się 1 miliard drzew, natomiast sadzi się około 30 miliarda drzew. Natomiast jak to się ma w przeliczeniu na tlen? Młode drzewa, dopiero co zasadzone, produkują o wiele mniej tlenu niż drzewa stare. Stare drzewa, kolejne pytanie, stare drzewa nie produkują tlenu, nie przerabiają dwutlenku węgla. To zdanie zostało wypowiedziane przez Marię Kurowską. Fotosynteza nie istnieje. Nie ma czegoś takiego jak fotosynteza, stare drzewa nie posiadają liści oraz chlorofilu. Opłata klimatyczna Unii Europejskiej to 60% kosztów produkcji energii. Zapewne dużo osób z was widziało ten baner na ulicach. To jest właśnie typ reklamy, gdzie trzeba włączyć krytyczne myślenie i zastanowić się, jak to przeliczyć. Według Komisji Europejskiej opłata klimatyczna to jest około 20% ceny energii, natomiast większość stanowią podatki i akcyzy. Czy ta wypowiedź jest prawdziwa? Co tutaj ciekawe, 32 osoby powiedziały, że to jest prawda. Premier Szwecji nigdy tak nie powiedział. Podejrzewam, że użytkownik, który wrzucił coś takiego, chciał sobie po prostu podbić lajki na fejsie, bo jednak udostępnień było około 200 i lajków też było około 200. Turbina wiatrowa zużywa 1000 ton surowców. To jest taki mój ulubiony przykład.
A dlaczego? Bo nie jest tutaj napisane, jaka turbina, jakaś konkretna turbina. A kolejna rzecz w matematyce, jak ktoś by zdefiniował twierdzenie 1000 ton, to podejrzewam, że szóstka murowana na koniec jak nic. Czy to prawda? Użytkowanie węgla i opieranie na nim bezpieczeństwa energetycznego nie stoi w sprzeczności z ochroną klimatu. To zdanie jest dziwne. To w takim razie, co zrobić? W sensie, nie bardzo wiadomo, jak je ugryźć. Jest ono, można powiedzieć, że wyrwane z kontekstu, a jeżeli jest prawdziwe, to dlaczego nie stoi w sprzeczności? Skoro wskutek spalania otrzymujemy jednak dwutlenek węgla oraz inne gazy cieplarniane. To pytanie ósme chciałabym przeanalizować z pytaniem 10, gdzie mieliście do obejrzenia film. 24 osoby tutaj powiedziało, że to jest poprawne, a w tym pytaniu 33, że to jest poprawne. Ja nie wiem, czy wy to zauważyliście, ale tam padło stwierdzenie, że jeżeli lodowce nam się roztopią, to w sumie super, bo będziemy mieli miejsce, więcej miejsca do pływania. Istnieje prawdopodobieństwo, że będziemy mieli żniwa dwa razy do roku, co w sumie spoko, bo więcej żywności, ale jak to się ma do tych gazów cieplarnianych? W sensie też na dobrą sprawę trudno jest powiedzieć, co będzie jeżeli, tak? Kolejna rzecz, zaledwie 0,99 emisji dwutlenku węgla w skali globu to emisja Polski. To zdanie jest poprawne. Natomiast to, na co chciałabym zwrócić uwagę, to o ile dobrze się nie mylę, według Organizacji Narodów Zjednoczonych jest 195 państw. Więc no jakby nie patrzeć, dobrze wyrabiamy tą normę. Dobra. Zatrzymuję udostępnianie i wracam do prezentacji. Ops, przepraszam was. Dobra. Słuchajcie. To, co tutaj jest na tym slajdzie, to są informacje ze strony pewnego rafineryjnego giganta. Jednej z największych firm produkującej zwyczajnie paliwo. Firma ta na swojej stronie cały czas powołuje się do celów zrównoważonego rozwoju, a cele zrównoważonego rozwoju to są takie działania, jest to taki plan działań na rzecz przemian i przeobrażeń świata. Proszę, przeczytajcie sobie zapobieganie wyciekom. Przeczytajcie sobie na głos teraz w całej klasie zapobieganie wyciekom i dajcie znać na czacie, czy przeczytaliście. Tak, w razie czego możecie też dać na czacie, czy dobrze widać, bo wydaje mi się, że może nie u każdego dobrze to widać, ten tekst. I tylko tak jeszcze podpowiem, że mamy takie 5 minut do końca. Dobrze, dobrze. Tak, właśnie pani Maria mówi, że nie widać i tak mi się też wydaje, że to może być różnie z... Okej, okay, dobra, to ja to przeczytam w takim razie. Wycieki ropy lub produktów szkodzą środowisku i stanowią zagrożenie dla naszych pracowników i okolicznych społeczności. Aby uniknąć rozlania i wycieków substancji niezabezpieczonych,
nie szczędzimy starań, aby nasze obiekty były dobrze zaprojektowane, bezpiecznie eksploatowane i odpowiednio kontrolowane i utrzymywane. Inwestujemy w sprzęt i fachowe kadry potrzebne, aby radzić sobie ze wszelkimi wyciekami. Powiem wam tak, jak ja to pierwszy raz przeczytałam, to pomyślałam sobie takie, no nie no, łaskę nam robią. No co, to mają nie dbać? Przecież to oni wydobywają. Dobra, kolejna rzecz. Jakość powietrza, produkcja i spalanie paliw kopalnych może zaszkodzić jakości powietrza. Może zaszkodzić, nie musi zaszkodzić. To tak samo mniej więcej jak palenie powoduje raka. Może powodować raka. To jest mniej więcej taki przykład. Co ciekawe, jeżeli chodzi o tą firmę, która cały czas się powołuje na cele zrównoważonego rozwoju, plan tej firmy obejmuje zwiększenie działalności w zakresie gazu o 20% w najbliższych latach. Firmy często stosują reklamy, gdzie świadomie wykorzystują ekologiczne właściwości produktu, których tak naprawdę nie ma. Kilka lat temu pewna firma kosmetyczna stworzyła instalację na przystankach z roślin. Gdyby to chociaż była instalacja z plastiku, to nie były sztuczne rośliny, natomiast zerwali krzewy oraz ich liście zaimpregnowali i zareklamowali tą instalację jako kompozycja z roślin oczyszczających powietrze i odrobina natury, aby poczuć się w pełni sobą. To jest nic innego jak przykład greenwashingu, czyli ekościemy. Greenwashing polega na tym, że bierze się jakiś istniejący produkt i nagłaśnia się jego jakieś proekologiczne zalety, których tak naprawdę nie ma. To, na co wy musicie uważać, aby nie dać się zrobić w balona, to koniecznie uważajcie na ekopatos stosowany w reklamach. Czyli hasło ekologiczne, bardzo ładne, wzniosłe. Często reklamy, w których występuje greenwashing, są bardzo przerysowane. Firmy używają ogólników poprzez oczywiście zachowawczość. Nigdzie oczywiście nie da się znaleźć racjonalnych danych dotyczących działalności proekologicznej firmy. No i oczywiście włączcie krytyczne myślenie. Zostawiam tutaj dla Was publikację na temat tego, w jaki sposób weryfikować fake newsy. Słuchajcie, zadaję Wam pracę domową. Waszą pracą domową jest przeczytanie tego slajdu, tego, co znajduje się po prawej stronie. Przeczytać, dokładnie przeanalizować treść, sprawdzić poprawność i zastanowić się, w jaki sposób można by było przeliczyć redukcję dwutlenku węgla o 50%, to znaczy zminimalizować redukcję tego dwutlenku węgla, o którym tutaj mamy napisane w tekście. Dobra, w dniu dzisiejszym dowiedzieliście się, czym jest krytyczne myślenie, jakie są przykłady krytycznego myślenia. Zostawiam Wam tutaj link do publikacji CEO na temat krytycznego myślenia oraz link do różnych ciekawych fake newsów. Dodatkowo daję Wam symulacje dotyczące chemii, matematyki, fizyki i biologii, które zostały stworzone przez laureata Nagrody Nobla. Poznaliście przykłady krytycznego myślenia, no i dowiedzieliście się, czym jest greenwashing. Czy macie jakieś pytania? Ja tak śledziłam czat i na razie nie widziałam pytań. Trochę sobie też tak myślałam, że dużo się działo u ciebie, więc ciężko może też było w trakcie pisać pytania, ale dostaniecie wszyscy tą prezentację i tam jest i adres mój, i Nikoli, więc w razie czego, gdyby były jakieś takie pytania albo uwagi, no to myślę, że można się spokojnie z nami tym dzielić. Ja bardzo, Nikolo, dziękuję Ci za tą prezentację, za ćwiczenia i za takie prowokowanie właśnie nas wszystkich do myślenia, podważania i analizowania. I mam nadzieję, że wszystkich Was, uczniowie, uczennice, nauczyciele, nauczycielki,
To nasze spotkanie trochę zachęciło albo może zmobilizowało do tego, żeby trochę częściej podważać różne komunikaty i tak zwane fakty, które czasem są po prostu opiniami. No i bardzo dziękuję za wasze uczestnictwo. Bardzo dziękuję za tą aktywność quizową. Myślę, że na razie będziemy już kończyli nasze spotkanie. Jednak nie jest to koniec tego tematu i na pewno wrócę do wszystkich mailowo właśnie zarówno z nagraniem, jak i z samą prezentacją i z zadaniem od Nicoli, które mam nadzieję, że będziecie wykonywali właśnie w ramach takiego przećwiczenia sobie krytycznego myślenia. I oczywiście życzę wam wszystkim później krytycznie przemyślanych projektów młodzieżowych, a na razie w tej najbliższej przyszłości no to wesołych świąt i wszystkiego najlepszego. I nie dajcie się nabrać na ekologiczne prezenty, które nie są ekologiczne. Przeliczajcie, ile zużywacie energii i może zużyjcie jej mniej w te święta. I wszystkiego dobrego też w nowym roku. Dziękuję wam bardzo za spotkanie. I szkoda, że nie możemy was zobaczyć. Dziękujemy i pozdrawiamy jeszcze raz. I wyłączamy się powoli.